Przed nami przejazd kolejowy w Sławkowskiej Miedawie. Kiedyś już tutaj byłem, jadąc za minibusikiem, który jeździ właśnie do Miedawy. Tutaj niegdyś też był, wygląda na to tor, obecnie jest ścieżka rowerowa, natomiast co do samego przejazdu, jak widzimy, przejazd z rogatkami. Oczywiście mimo tego upewniam się, że mogę przez ten przejazd przejechać. Zachowuję oczywiście szczególną ostrożność przy dojeżdżaniu i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy. Przed nami kolejny przejazd kolejowy w Miedawie. Tym razem jadę w kierunku centrum, czyli jadę od Miedawy. Droga fatalna, wąska. Przejazd ze stopem, właśnie na dość sporym wzniesieniu. Oczywiście warto wykorzystać hamulec awaryjny, jeżeli ktoś ma problemy z ruszaniem z hamulca roboczego. Natomiast no, zatrzymać się tutaj trzeba. Jedno, co już wspominałem, przejazd kolejowy, czyli zachowanie szczególnej ostrożności, obowiązek zachowania tej szczególnej ostrożności. Po drugie, znak stop, który nakazuje nam zatrzymanie pojazdu. No i dalej za przejazdem kontynuuję jazdę właśnie taką, właściwie można powiedzieć, polną drogą. Ale powiem Wam, że bez problemu dwa samochody są w stanie się tutaj wyminąć, także nie ma jakiejś tragedii w okolicy przejazdu. No tam jeden drugiego musielibyśmy przepuszczać, natomiast jest na tyle dobra widoczność, że raczej nie byłoby z tym większych problemów. Tak mi się przynajmniej wydaje.